Witam wszystkich bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku. Teraz będzie inny pogłos. Moi drodzy, niedziela. Chyba 8 października. Piękna, słoneczna pogoda, jak widzicie. A to oznacza, że można pójść sobie zrobić pranie. Tak więc idziemy teraz zrobić pranie szybko. A tam trzeba będzie podsumować moje studia w Japonii. Tak więc zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. Na Polaka nagrywamy. Jestem 50 metrów od mojej pralni, tak więc w każdym momencie mogę odebrać coś, a nie pani babcia na rowerze jedzie i pewnie mi przeszkodzi. Dobra, moi drodzy, ale przejdźmy już do sedna sprawy, tak więc witam w dzisiejszym odcinku. Dzisiejszy odcinek miał być na samym początku live'em i Q&A, ale potem zdecydowałem się na nagranie tak naprawdę oddzielnego odcinka, a to za sprawą tego, że dobrze wiecie, o zobaczycie, jak się będę pocił, bo jest po prostu siedzę na patelni. Zdecydowałem się na nagranie tego filmiku, ponieważ wypisałem sobie wszystkie zagadnienia, które chciałbym w nich poruszyć, a wiadomo, na live'ie tyle się dzieje, że bardzo często się rozkojarzam i po prostu pewnie byłoby to tak połamane i tak poprzewracane, że nikt by nie rozumiał, o co chodzi. Tak więc mam nadzieję, że uda mi się tutaj jakoś zachować ład i skład. Tematem dzisiejszego odcinka jest nic innego jak moje studia w Japonii, tak więc podsumowanie studiowania w Japonii, jak było, czy polecam, czy nie i tak dalej, i tak dalej. Wczoraj też na moim Facebooku opublikowałem post, w którym prosiłem o to, że jeżeli macie jakieś dodatkowe pytania, to proszę zostawiajcie je w komentarzach i parę osób się zdecydowało na ten krok, więc mam dodatkowo ze 20 parę pytań. Tak więc no, najbardziej prawdopodobne jest to, że ten odcinek będzie miał po prostu dwie części. Niemniej jednak, bez obijania w bawełnę trzeba zacząć, po prostu nigdy ten odcinek się nie skończy, a mam jeszcze 37 minut do końca prania. Ze mnie już leci cieknie, bo jest super gorąco. Dobra, moi drodzy, tak więc wszystko za... Pan będzie wyjeżdżał samochodem. Zanim jednak zacznę odpowiadać na moje pytania i podsumowywać studia w Japonii, zachęcam was wszystkich bardzo serdecznie do odświeżenia sobie pamięci i obejrzenia odcinka o moim Uniwersytecie Waseda. Jest to filmik, który nagrałem ponad półtora roku temu, tak więc jeżeli ktoś chce się pośmiać i zobaczyć, jak auspic już był sztywny, jak się wstydził obiektywu itd., itd., to jest świetna okazja. Jeżeli jednak odświeżyliście sobie już pamięć, to przejdźmy do sedna sprawy. Tak więc studiowanie w Japonii. Najczęstszym pytaniem tak naprawdę, w momencie kiedy powiedziałem, że udało mi się skończyć Wasedę, dostałem magistra na Wasedzie, jest pytanie, czy jestem z tego wyboru zadowolony i czy zdecydowałbym się na te same studia, gdybym miał możliwość jeszcze raz zdecydować. Czyli jeżeli mógłbym cofnąć czas i stanąć przed tym samym wyborem, czy dokonałbym dokładnie takiego samego wyboru. I tutaj na to pytanie w ogóle bezsprzecznie odpowiadam, że tak, że jestem mega zadowolony z tego, że studiowałem w Japonii, mega zadowolony z uniwersytetu, który wybrałem. I gdybym w jakiś sposób musiał cofnąć czas, bo nie chcę tego robić, to wydaje mi się, że w ogóle bez zastanowienia wybrałbym ten sam kierunek, to znaczy Japonia, Tokio, Waseda. Pytanie, które też bardzo często się pojawia, to ile kosztują takie studia w Japonii i czy można studiować zaocznie, wieczorowo i tak dalej. Niestety, ja już na to odpowiadałem w Q&A. W Japonii nie widziałem nigdzie oferty studiów niestacjonarnych, typu jakichś tam właśnie zjazdów, zaocznych, studiów wieczorowych i tak dalej. Tak więc studiowanie w Japonii, wydaje mi się, że z mojego doświadczenia i tego, co widziałem na Wasedzie, jest możliwe tylko w trybie dziennym. Ile kosztują takie studia? Niestety jest to dość drogie. W Japonii, jak wiadomo, mamy szkołę publiczną, mamy szkołę prywatną, jednak za wszystkie trzeba płacić. I na Wasedzie ja płaciłem około 400 tysięcy jenów miesięcznie. 400 tysięcy jenów za semestr. Oczywiście ten pierwszy semestr był trochę droższy, bo to wiązało się z tym procesem rekrutacyjnym i tak dalej. No ale podsumowując, myślę, że żeby zrobić studia magisterskie, trzeba mieć tak około 60-70 tysięcy złotych. W przypadku, kiedy chcielibyśmy przyjechać tutaj na studia licencjackie, to ta kwota będzie odpowiednio wyższa. Jeśli chodzi o studia doktorskie, nie wiem dokładnie, nie sprawdzałem tego, ale myślę, że troszkę taniej, bo jak patrzyłem na ceny na Wasedzie przynajmniej, to było to trochę taniej. Z tym, że no mamy 4 lata, nie 2 lata, więc jakby ten semestr będzie, tych semestrów będzie więcej. Czy są jakieś zniżki i programy stypendialne? To też bardzo ciekawe pytanie. To znaczy, czy studenci mają jakiekolwiek przywileje? I niestety tutaj też już odpowiadałem na to pytanie gdzieś tam szybciutko w Q&A. Ale nie ma czegoś takiego jak zniżki studenckie tutaj w tej Japonii. Oczywiście ktoś zaraz powie, że miał i tak dalej, jak tutaj był na wyjeździe. Tak, można znaleźć restauracje, można znaleźć poszczególne jakieś miejsca, w których
właściciel tego miejsca powie, dobra, dla studentów damy 1000 jenów dalej, 1000 jenów taniej, ale nie jest to tak wszechobecne, jak ma to miejsce w Polsce, tak więc nie jest to taka popularna i naturalna, jakby można powiedzieć, że oczywista sprawa. Najbardziej ubolewam i najbardziej poczułem to, że muszę płacić za komunikację pełną kwotę. Jednak ta komunikacja strasznie daje w kość. Bo to, czy sobie pójdziemy do kina raz na miesiąc, czy tam dwa razy na miesiąc, czy w ogóle raz na rok i tak dalej i zapłacimy 2000 czy tam 1000 jenów, to nam robi małą, to mała rybka, tak? Ale to, czy płacimy codziennie 700 jenów, czy 300 jenów za komunikację, to jednak jest już jakiś tam cios, prawda? Tak więc niestety, ale te zniżki nie są tak rozpakowane. Oczywiście muzea i inne takie edukacyjne miejsca, placówki oferują takie może zniżki, które mają, nie wiem, 30, 40, może nawet 50%. Co do programów stypendialnych, to już też odpowiadałem na to pytanie w poprzednim Q&A i wydaje mi się, że tych programów stypendialnych jest bardzo dużo. I tutaj oprócz tych programów stypendialnych, o których mówię w filmiku o stypendiach, są też programy stypendialne oferowane przez naszą jednostkę, przez nasz uniwersytet. I nie są to takie stypendia typu, że co tydzień, co miesiąc dostajemy pieniądze. Jest to stypendium, które po prostu ułatwia nam studiowanie. To znaczy po złożeniu aplikacji oni mogą zdecydować na odcięcie nam 50% opłat. I w tym momencie, kiedy płacimy 60 czy tam 70 tysięcy za cały stok studiów, a uniwersytet zaoferuje nam, że może nam tę kwotę o połowę zmniejszyć, płacimy 35 tysięcy i drugie 35 tysięcy tak naprawdę może nam wystarczyć nawet na rok wynajmowania mieszkania. Tak więc jest to świetne rozwiązanie. No i tych programów jest naprawdę dużo. Bardzo dużo się o nie ubiega i z tego co pamiętam, znaczna większość osób, które studiowała na Wasedzie, takie stypendium dostała. Teraz kolejnym pytaniem jest, jak wygląda studiowanie bez znajomości japońskiego? Jest to pytanie, które ciągle mi zadajecie. I moi drodzy, ja nie znam tak naprawdę oficjalnie japońskiego, nie mam żadnego certyfikatu, mogę sobie porozmawiać na ulicy, mogę zrozumieć coś, co jest w telewizji, ale broń Boże nie przeczytam książki po japońsku, broń Boże nie zrozumiem wykładu w języku japońskim, tak więc nie trzeba znać japońskiego, żeby studiować w Japonii, z tym, że tutaj zapamiętajmy, bo wiele osób mi zadaje to pytanie, czy można studiować język japoński nie znając japońskiego, no to w tym momencie trochę to ma do zgrzyta, tak? I tutaj bardzo często, jeśli chodzi o to studiowanie bez znajomości języka japońskiego, czyli na przykład w języku angielskim, bardzo często taka sytuacja ma miejsce na takich publicznych lub prywatnych też uniwersytetach międzynarodowych. Takich jak na przykład na Wasedzie mamy 3 wydziały, które są całe prowadzone w języku angielskim. Uniwersytet Sofia, który jest, nie pamiętam gdzie tam, gdzieś tam, chyba na południu. Z tego co pamiętam, on chyba cały w ogóle jest po angielsku, nie ma tam w ogóle zajęć prowadzonych po japońsku. Jest jeszcze Temple, jest parę innych rozwiązań Keio, które oferują bardzo dużo jakby kierunków prowadzonych w języku angielskim. Tak więc nie ma z tym problemu i jeżeli ktoś nie zna języka japońskiego, może studiować język w języku angielskim. Z tym, że no oczywiście ta wybór selekcji kierunków jest ograniczona. Kolejne pytanie, które też bardzo często pojawia się na kanale, to czy trudno było się dostać na taki uniwersytet? I tutaj, moi drodzy, bardzo trudno jest odpowiedzieć na takie pytanie, bo wszystko zależy od tego, z jakiej perspektywy na to patrzymy. Ja zawsze byłem, można powiedzieć, takim pseudoprymusem, to znaczy nie byłem oczywiście osobą, która miała cały czas czerwone paski i same piątki i tak dalej, ale nigdy nie oblałem też przedmiotu. Zawsze jakoś, jeżeli był egzamin, to się do niego uczyłem i starałem się go zdać i jakoś mi się tam to pomalutku udawało, może nam poza jakimiś pojedynczymi wyjątkami. I z mojego doświadczenia, moim zdaniem, na takie studia w Japonii dostać się trudno nie jest. Jest to dość łatwe. W Japonii też wydaje mi się, że bardziej chodzi o to, że trudniej się na uniwersytet dostać, ale jak się już dostanie, to utrzymać się jest stosunkowo łatwo. Tak więc trudno dostać się na ten uniwersytet nie było. Nie wiem dokładnie, jak to wygląda na innych uniwersytetach, ale na Wasedzie po prostu. Jako gaijin mamy też troszkę inne przywileje, ponieważ nie jesteśmy na liście głównej. O nie, pajączek tutaj, taki szybko biegający jest i stąd. Nie jesteśmy na liście razem z Japończykami, jesteśmy na liście gaijinów. I to nam trochę ułatwia sprawę, mamy troszkę mniej rywali, prawda? Tak więc jest to łatwiejsze. O, tu chłopiec idzie do szkoły, tak więc miejmy nadzieję, że nie skopnie kamery. Sumimasen. Dobra, lecimy dalej, bo czuję, że mogę ten odcinek nigdy się nie skończy. Tak więc na takie studia trudno dostać się nie jest, jeżeli jest się uczniem średnim, który... uczniem, czy też studentem, który... no to 4 ma, tak? Jeżeli jesteśmy czwórkowymi uczniami, to myślę, czy uczniami lub studentami, przepraszam, to wydaje mi się, że problemu z dostaniem się na takie studia nie będziemy mieli. Tak długo, jeżeli uda nam się napisać sensowną pracę licencjacką,
lub dostać dobre wyniki z matury i napisać taki list motywacyjny, bo najczęściej po prostu musimy napisać taki esejik wyjaśniający, dlaczego chcemy studiować w Japonii. I najprawdopodobniej po prostu musimy kupić tę komisję, tak? Jeżeli mamy na siebie pomysł, jeżeli mamy jakieś ciekawe idee i pomysły i teorie, które chcemy poprowadzić na studiach, to wydaje mi się, że taka osoba na pewno na uniwersytet powinna się dostać. Kolejnym pytaniem jest to, jak wygląda kampus, jego lokalizacja, jedzenie i godziny zajęć. No to po raz kolejny odsyłam do filmiku o Asadzie, tam możecie zobaczyć mój kampus. Ja na szczęście miałem kampus centralny, tak? Czyli byłem jakby w całym centrum Tokio. Jest tutaj, Waseda ma jeszcze parę innych kampusów zlokalizowanych po całym Tokio. Lokalizacja jest świetna, bo jest naprawdę, wszystkie te kampusy, ogólnie zawsze uniwersytety są zlokalizowane dość blisko metra, tak więc jeżeli ktoś dojeżdża, to dojeżdża do tej stacji finalnej, czy tam końcowej, wysiada i jest już na uniwersytecie, tak więc te lokalizacyjnie są one świetnie zlokalizowane. Jeśli chodzi o jedzenie i godziny zajęć, to tak, jedzenie. Na tych kampusach jest naprawdę bardzo dużo konbini, jest też bardzo dużo sklepów, które są przystosowane do studenta. To znaczy wiedzą, że student oszczędza pieniądze i chciałby zjeść coś taniego, dobrego i dużo. I sama Waseda, zresztą może kiedyś mi się uda to pokazać, uliczka przy Wasedzie, dosłownie przy moim uniwersytecie, pełna jest takich małych barów, które mają godziny na przykład lunchowe dla studentów, mają porcje, które są większe dla studentów i tak dalej. Najczęściej jest to po prostu makaron z sosem, więc też jakby to życie studenckie jest po prostu piękne i bajeczne tutaj. Oczywiście tutaj też warto zwrócić uwagę na to, że same uniwersytety mają swoje stołówki, które też mają dość w przystępnej cenie jakieś tam dania, więc można zjeść, nie umrze się z głodu po prostu. A jeśli chodzi o godziny zajęć, to też o tym mówiłem. Godziny zajęć najczęściej 9 do 20. Najbardziej popularne według mnie są te bloki od 13 do 15. Czyli tak naprawdę nikt nie chce przychodzić na godzinę 9. Ba, nawet jak rozmawiałem z takim jednym prawie że dziekanem mojego wydziału, to on zresztą po prostu mówił, że dziwi się, dlaczego w ogóle mamy jeszcze coś takiego jak godzina 9, ponieważ nikt w Japonii nie przyjedzie na godzinę 9 na zajęcia, ponieważ wszystko jest zamknięte. I to jest już też aspekt, który bardzo często poruszałem na kanale, a mianowicie to, że jeżeli ktoś idzie do pracy i idzie do pracy na, nie wiem, 8 czy 7, to ma problem ze znalezieniem sklepu, który będzie otwarty, ponieważ wszystko to się otwiera o 10 na przykład. Tak więc na 9 nikt nie chodzi. W Polsce pamiętam, od poniedziałku do piątku tak naprawdę musiałem wsiadać do samochodu o godzinie 6 czy tam 7 w zimie, odskrobywać go i tak dalej, żeby przyjeżdżać na tę 8 i od rana te zajęcia. Fajnie, bo potem miało się resztę dnia wolnego, ale z drugiej strony człowiek był po prostu zmasakrowany rano. Kolejne pytanie, dość ciekawe, to jak wyglądają zajęcia i zaliczenia, czyli czy jest sesja, jak wygląda wystawianie ocen i czy mieliśmy indeksy. Tutaj, to jest zresztą pytanie, które padło na kanale. I tu, moi drodzy, tak, indeksy, wydaje mi się, że już nawet indeksów nie ma w Polsce, bo jak zaczynałem studia, to jeszcze była ta instytucja, ale potem ją po prostu skasowali i wszystko przeszło na internet, tak więc wszystko jest w internecie i dokładnie tak samo wygląda to w Japonii. Mamy ten swój taki indeksik internetowy, w którym w momencie, kiedy wiemy, że są wystawiane oceny, wchodzimy na nie, logujemy się i zobaczymy i patrzymy na to, jak nas tutaj nauczyciele ocenili. Jak wyglądają zajęcia? Zajęcia w zależności od tego, jakie te zajęcia mamy i na jakim jesteśmy wydziale. Ja byłem na wydziale z czymś w stylu lingwistyki stosowanej, psycholingwistyki i tak dalej, o czym zresztą opowiadam w tym filmiku. I my mieliśmy do wyboru tak naprawdę 3 rodzaje zajęć, plus 4 to były seminaria i takie jakby konsultacje z promotorką. Pierwsze z tych 3 rodzajów zajęć to były zajęcia tak zwane basic, czyli podstawowe, które miały na celu dorównanie każdego, aby każdy wiedział i miał jakby te same podstawy, jeśli chodzi o lingwistykę w moim przypadku. Były to zajęcia dość proste i fajne, takie naprawdę przydatne, bo można powiedzieć, że dawały fundamenty wiedzy. Drugim rodzajem tych zajęć były zajęcia specjalizacyjne i to były zajęcia, które były o wiele bardziej trudne, wymagające. O nie, rowerek leci. Stop, przejedziemy. Tylko u auspicjusza taka adrenalina, widzicie? Dobra, drugim rodzajem zajęć były zajęcia specjalizacyjne, czyli zajęcia, które były już o wiele bardziej wymagające. Najczęściej zaliczenie było o wiele trudniejsze, ponieważ trzeba było już wykazać jakąś tam wiedzę, to znaczy trzeba było już wchodzić głębiej w dane zagadnienie, w daną specjalizację. I ja, szczerze powiedziawszy, te zajęcia najmilej wspominam, bo ludzie, którzy je prowadzili, najczęściej są pasjonatami tego tematu, przez co te zajęcia są naprawdę bardzo fajnie prowadzone. Trzecim rodzajem zajęć były zajęcia tak zwane powiązane,
Nie chcę mówić, że to było coś w stylu ogunów. Nie wiem, czy wiecie, co to jest ogun, ale na Uniwersytecie Warszawskim na przykład mamy coś takiego jak oguny, czyli przedmioty ogólnouniwersyteckie, które najczęściej były zupełnie niepowiązane z naszym kierunkiem studiów. To było jakoś tam w jakiś pewien sposób powiązane, ale nie było to tak jakby ścisłe, nie było to tak profesjonalne, specjalistyczne. Oczywiście tutaj też było coś takiego jak praktyki tłumaczeniowe na przykład i tutaj tłumaczenia ustne oraz pisemne. Tak czy siak były to zajęcia najłatwiejsze, takie można powiedzieć, że do odpoczynku. Jeśli chodzi o to, jak te zajęcia dokładnie wyglądały, no to na początku każdego semestru każdy się rejestruje na te zajęcia. Grupki mają po 10-15 osób, nie ma tutaj wielkich grup. Nie miałem też wykładów takich, które miałyby na przykład całe hale ludzi i można było ściągać i tak dalej, więc nie było czegoś takiego. W Japonii, przynajmniej na Wasedzie, preferują ten, można powiedzieć, że te ćwiczenia. Ćwiczenia, takie praktyki, seminaria, które mają mniejszą ilość ludzi, ale są po prostu bardziej ścisłe, bardziej zamknięte. Te grupki są bardziej sfokusowane i rozmawia się z każdym. Wykładowca rozmawia po prostu z każdym studentem, przez co poświęca mu więcej uwagi i może w jakiś sposób jest to podwyższenie i lepsza jakość tej nauki. Teraz jak wyglądały zaliczenia? To jest dość kontrowersyjny temat, ponieważ według mnie tutaj troszkę jest problem z tym systemem w Japonii. Zaliczenia wyglądały tak, że nie było podczas roku szkolnego nie było żadnego testu. Na sam koniec było zaliczenie. Z tym, że zaliczenie to nie był egzamin, nie było testu, nie było stresu, tylko był esej, który się pisało w domu. I moi drodzy, nie wiem, na czym to polega. Japończycy nie lubią ogólnie takich stresowych sytuacji, jak powiedziałem, że ojej, jak fajnie, że same eseje piszemy, bo w ogóle nie ma testów, po pierwszym semestrze zresztą. Wszyscy Japończycy powiedzieli, no ale jak to test? Przecież test to jest stres, dlaczego mamy się stresować i tak dalej. Wiem, że taka sytuacja ma miejsce na tych kierunkach ścisłych, czyli jeżeli ktoś studiuje matematykę, fizykę, informatykę i tak dalej, no to wiadomo, że nie wszystko można napisać sobie długim esejikiem, trzeba tam pokazać, że umie się liczyć i tak dalej. Zresztą miałem taki jeden przedmiot właśnie, to było procesowanie mowy i tak dalej. Ale cała reszta humanistyczna, czyli na łatwiznę poszedłem, tak? I wszystko, co humanistyczne, pisało się esejikami. I tak się te przedmioty po prostu zaliczało. Pisało się esejik i było się szczęśliwym. Oczywiście esejik trochę dłuższy, nie wiem, 10-15, w zależności od przedmiotu, stron, chodzi mi tu o strony. I teraz, jak wyglądało wystawianie ocen? Wystawianie ocen wyglądało tak, że po napisaniu takiego jednego esejika na sam koniec, chyba miałem jedną, jeszcze przepraszam, tutaj wejdę, bo zaczynam robić chaos, ale chyba miałem jedną rozmowę, taką egzamin ustny, który polegał na tym, że wchodziło się sześć osób weszliśmy do środka sali, byliśmy podzieleni na dwie grupy i pan wykładowca zadawał pytanie. Jeżeli ktoś wiedział, to podnosił rączkę, no i ja ciągle podnosiłem rączkę i jakoś tam zaliczył wszystkich, więc wszyscy się cieszyli, bo jakby graliśmy jako grupy, a nie jako poszczególne jednostki. Tak więc troszkę to jest takie, no mi się to nie podoba, ale no cóż. Tutaj jeszcze chodzi o zaliczenia, to muszę przyznać też, że nie znam nikogo, kto by oblał przedmiot w Japonii. Tak więc są to studia dość łatwe i przedmioty też są łatwe, nawet jeżeli są wymagające i trzeba dużo wiedzieć, to jeżeli, przepraszam, siemy i nic nie rozumiemy, to te trójkę powinniśmy dostać. Tak więc jak wcześniej już powiedziałem, w Japonii problemem jest dostanie się na uniwersytet, a potem to już jest po prostu z górki. Lecimy po prostu, żeby tylko napisać pracę dyplomową i tak długo, jeżeli wypełniamy wszystkie obowiązki, to znaczy pojawiamy się na zajęciach, nie spóźniamy się, oddajemy wszystko na czas i tak dalej, to nie powinniśmy mieć problemu z zaliczeniem, nawet jeżeli te prace są naprawdę kiepskie. Czy coś jeszcze? Ewentualnie coś tam dopowiem za chwilę, bo będę musiał już iść odebrać pranie. No i właśnie, tutaj pytanie kolejne, czy zajęcia są trudne i przystępne. Według mnie te zajęcia były proste. Oczywiście zdarzały się takie trudniejsze, ale nie ma w ogóle porównania z tym, jak to wyglądało w Polsce. I tutaj powodem tego może być też to, że w Polsce ja miałem bardzo dużo zajęć na przykład. I jak sobie przypominam, że miałem tydzień i codziennie 3-4 bloki zajęć, to było męczące i człowiek po prostu, no oczywiście można się uczyć, jak ktoś jest ambitny, to był w stanie to zrobić. Ja niestety taki nie byłem i nie byłem w stanie wszystkiego, ze wszystkim nadążyć. Miałem swoje ulubione zajęcia, do nich się przygotowałem, do reszty tak troszkę na odwal się i tak dalej. I przez to te zajęcia, które były na odwal się, były trudniejsze. W Japonii te zajęcia wydaje mi się, że są w miarę przystępne. Mamy dużo czasu, mamy mniejszą ilość zajęć, o czym zresztą za chwilę powiem. I wszystko po prostu ładniej, przystępniej przebiega. Te zajęcia dla mnie, na moim wydziale lingwistyki, zajęcia wydaje mi się, że były przydatne i dzięki nim teraz mogę powiedzieć, że wydaje mi się, że całkiem pewnie bym się czuł, gdyby zaproponowano mi pracę na uniwersytecie lub w jakiejś tam szkole i poproszono o to, żebym wykładał przedmioty, których się uczyłem.
Ale to pewnie jest też spowodowane tym, że trafiłem na bardzo fajnych wykładowców, którzy tą całą swoją fascynację przerzucają na studentów i na tym to polega tutaj. Więc naprawdę bardzo, bardzo się cieszę, że udało mi się studiować, że wybrałem te, a nie inne przedmioty. Klucz się uwiera, wszystko mnie boli. Kiepskie to miejsce, ale przynajmniej jest słońce i można się opalić. Tutaj jeszcze powracając do tematu, czy te zajęcia są przydatne i trudne. To jest inny świat tak naprawdę. W Polsce mamy co tydzień, mamy kolokwia, mamy niezapowiedziane jakieś wejściówki i tak dalej. W Japonii tego nie ma, nie chcemy stresować studenta, przez co całkowity charakter tych studiów wygląda trochę inaczej. I ja byłem zarówno na studiach licencjackich i magisterskich w Polsce, ale tutaj byłem na studiach magisterskich i muszę wam powiedzieć, że te studia magisterskie w Japonii były najprzyjemniejszymi studiami, na jakich byłem, najprzyjemniejszym takim okresem na uniwersytecie, który udało mi się doświadczyć. Naprawdę, było to bardzo fajne doświadczenie i o dziwo, przez to, że było tak lajtowo, to znaczy nie trzeba było się bać egzaminów i tak dalej, ja byłem bardziej napędzony do tego, żeby się uczyć. Czyli sam z siebie kupowałem książki, sam z siebie przeczytałem mnóstwo tych książek, wydałem fortunę w ogóle na książki. Można powiedzieć, że to mnie motywowało i zachęcało do tego, żeby samemu rozwijać się w swoim... O, tutaj słonko zaszło. W swojej jakiejś tam dziedzinie, która nas interesowała. Tak więc z jednej strony jest dobre dla osób, które złapą bakcyla, które zostaną jakby zmotywowane i napędzone przez wykładowców. Z drugiej strony, jeżeli ktoś nie wie za bardzo, w którym kierunku iść, takie studia mogą być takim krzyżykiem czy tam gwoździem do trumny, ponieważ ta osoba po prostu już skończy te studia, ale nic nie będzie wiedzieć i po prostu będzie robić wszystko na odwrocie. Tutaj kolejne pytanie, jak wyglądała obrona i pisanie pracy dyplomowej? Moi drodzy, pewnie tak jak wszędzie indziej na świecie, pisanie pracy dyplomowej, ja jestem osobą, która jest, można powiedzieć, w pewnym sensie rebelem i zawsze wolałem pisać pracę, napisać pracę całą, pójść do promotora, pokazać mu całą pracę, jeżeli ona jest zła, no to trudno, muszę napisać od nowa. Jeżeli jest dobra, to tam mówi okej, to jest okej, ale ten na przykład tutaj dopisz jeden rozdział o tym, tu zmień to, jak to i tak dalej, i tak dalej. Tutaj zasługa wielka mojej wspaniałej pani promotor, która dała mi pełną, wolną rękę i mogłem decydować o tym, o czym chciałem pisać. Zwłaszcza, że ona jest w ogóle zakręcona na punkcie jakichkolwiek języków egzotycznych, a język polski jest językiem egzotycznym, tak więc przyjęła wszystko, co napisałem. Oczywiście trzeba było nałożyć poprawki i tak dalej, ale robiłem to we własnym zakresie, czyli pracowałem w domu i zanosiłem gotowy produkt. Dobra, moi drodzy, bo widzę, że napotkaliśmy na małe problemy natury technicznej, musiałem wymienić baterię. Oczywiście takich poprawek było dużo, ale wolałem napisać wszystko i potem to sukcesywnie poprawiać i ulepszać, niż zanosić poszczególne rozdziały co miesiąc. Oczywiście inni promotorzy, wszystko zależy od tego, jakie zdanie na ten temat ma promotor. Czyli jeżeli promotor wolał to robić w inny sposób, to pewnie wyglądałoby to inaczej. A jak wyglądała obrona? I tutaj też ciekawie, bo można powiedzieć tak, że w momencie, kiedy ja złożyłem już moją pracę do ofisu, czy tam do sekretariatu, dostałem notys, że tam któregoś dnia będę się bronił. I najśmieszniejsze jest to, że tę datę swojej obrony znałem już przed złożeniem pracy. Więc oni nie zakładają w ogóle, że ktoś może nie złożyć tej pracy. Tutaj też bardzo ważny fakt jest taki, że w Polsce ta praca, obrona pracy jest tak naprawdę bardzo ważnym elementem. To znaczy najpierw trzeba zdać i dostać absolutorium, czyli trzeba zdawać wszystkie przedmioty i dopiero potem dostaje się jakby dostęp do obrony. Jeżeli się uda obronić, to dostajemy dyplom. W Japonii ten dyplom i obronę i ocenę to są dwie oddzielne jakby jednostki i musimy zarówno wszystko zdać, jak i się obronić, tylko że jedno drugiego nie wyklucza. I miałem przypadki, zresztą mam znajomych, którzy już się obronili, ale jeszcze nie mają wyrobionych na przykład kredytów, takich jak 10 zajęć specjalizacyjnych, mają ich zrobione 8, więc muszą jeszcze jeden przedmiot za te 2 punkty czy 2 kredyty zrobić. No tak więc jest to troszkę inaczej i śmieszne to jest dla Polaka, który jest przyzwyczajony jakby do systemu polskiego edukacji, który tak, a nie inaczej funkcjonuje. Obrona wyglądała następująco. Wchodziło się do sali, były 3 osoby, komisja, recenzent, pani promotor, jeszcze tam, nie wiem, jak to się nazywa, osoba główna tej komisji. Miało się 10-15 minut na przedstawienie swojej pracy, a potem oczywiście sesja pytań i odpowiedzi. Tutaj jeszcze jedną śmieszną uwagą jest to, że po takiej obronie mój kochany pan recenzent zresztą wyciągnął taką księgę, to znaczy moją pracę, z mnóstwem malutkich karteczek, które powiedział, że jeśli chciałbym robić doktorat, czy jeżeli chciałbym być po prostu już poważnie traktowany w środowisku naukowym, to zalecałby poprawienie tych rzeczy. I były to jakieś poszczególne, nie wiem, nie wiem jak to po polsku powiedzieć, justowanie tekstu, przerzucanie linii, zmienianie na przykład
kolejności w chapterze, czy też inne nazewnictwo figur, tabel i tak dalej, tego wszystkiego, co jest w pracy. I jest to niewątpliwie bardzo fajnym doświadczeniem, bo też u nas jest tak, że jeżeli już się złoży te prace, to już się mają, za przeproszeniem, gdzieś. Broni się, ktoś tam mówi, no tu było źle, tu są literówki i tak dalej, jeżeli były takie literówki. Oczywiście mamy nadzieję, że nie ma takich literówek, ale zawsze taka literówka się znajdzie. No i tyle. I to już jest jakby zatrzymane. A ja po obronie miałem czas, tydzień na poprawienie, na przejrzenie swoich błędów, na ewentualne naniesienie poprawek do interpunkcyjnych, gramatycznych i tak dalej. I dopiero wtedy składamy to oficjalnie do systemu. Z jednej strony jest to bardzo fajne rozwiązanie dla uniwersytetów, ponieważ oni zapewniają sobie tym sposobem wyższą jakość tych prac, które mają w systemie. Dlaczego? Dlatego, że każdy sobie to poprawia potem i nie ma czegoś takiego jak kiepska praca, ponieważ jeżeli ona jest naprawdę fatalna, to pewnie podczas tej obrony promotor, czyli też recenzent mówi, słuchaj, masz tydzień, żeby napisać ją na nowo, czy co tam. Z drugiej ze strony, no wiadomo, że jest to takie troszkę, jeżeli osoba wie, że to tak wygląda, to może sobie pójść na łatwiznę, oddać ją kiepską i mieć dodatkowy tydzień jeszcze, żeby napisać taką pracę, a możliwe, wydaje mi się, że w tydzień taką pracę napisać można. Tutaj też kwestia jeszcze, bo nie mówiłem o tym, jak wygląda, jakiej wielkości jest taka praca. Wytyczną na Wasedzie było to, żeby ta praca miała około 15-20 tysięcy słów. To jest około, nie wiem, 40-45 stron w języku angielskim. Moja praca miała, nie wiem, z 80, może 85-90 stron, tak więc można powiedzieć, że była taką troszkę krótszą wersją polskiego magistra. Niemniej jednak 40 stron, czyli to takie wymagane minimum, to nie, to jest coś takiego jak licencjat w Polsce. Tak więc obszernością te prace są bardzo podobne do jakby o jeden stopień niżej. Nie wiem, jak wygląda licencjat, czy to jest w ogóle 20 stron, czyli tak naprawdę można powiedzieć, że matura czy coś. Ale magister przypominał bardzo mi licencjat. I tutaj też nie chcę krytykować edukacji, systemu edukacji w Japonii, ale wydaje mi się, że ten stopień magistra, który tutaj zrobiłem, mam tytuł magistra, bardzo przypominał stopień licencjata, to znaczy wymogi długości prac, ilość tego, ile miałem tematy, które miałem poruszać, były takie troszkę mniej zaawansowane. No i na sam koniec pytanie też bardzo ciekawe, a mianowicie jaka jest przydatność tych studiów w Japonii i perspektywy po ich zakończeniu. I to jest bardzo ciekawy, bardzo obszerny temat, który zresztą może kiedyś poruszę jeszcze w dodatkowym filmiku, ale tak jak wiecie, znalazłem pracę, teraz czekam, bo już ubiegam się o wizę pracowniczą, dostałem pracę, umowa na mnie czeka w firmie, muszę tylko dostać oficjalny stempelek i podpisuję umowę. Tak więc te perspektywy po skończeniu studiów w Japonii są niesamowite. I tak jak rozmawiałem z ludźmi w sekretariacie, 99% obcokrajowców, którzy studiowali w Wasedzie, dostaje wizę. Miejmy nadzieję, że nie będę tym 1%, to się okaże na przełomie następnych 2 tygodni, ale wszyscy dostają pracę. I tutaj też to jest zasługą tego, tej elitarności Uniwersytetu Waseda, o której zresztą za chwilę powiem, ale ta przydatność studiów jest olbrzymia. Przydatność studiów, jeśli chodzi o papier, nie o to, czego się tam nauczymy, bo wiadomo, że no ja też nie pracuję w dziedzinie, którą studiowałem. Nie jestem lingwistą, nie będę pracował w psycholingwistyce, będę bardziej kimś w stylu tłumacza i też po prostu, nie wiem, testera. Praca jest, wiza jest, ubezpieczenie jest, więc wszystko tak naprawdę gra. O, babcia nie wiem, czy skręci w lewo, czy idzie naprzód. A, dajdziemy syn. Dobra, syn, syn. Teraz perspektywy po ich zakończeniu. No to wydaje mi się, że też już odpowiedziałem na ten temat. Wszyscy dostają pracę. Z mojego wydziału, już też o tym wspominałem, mieliśmy 12 czy tam 14 osób na mojej specjalizacji, z czego prawie wszyscy obcokrajowcy zostali, bo wszyscy dostali pracę. Tutaj na ostatnim roku studiów już jest taki okres tak zwanego job huntingu i wszyscy chodzą na rozmowy o pracę, wszyscy chodzą w garniakach i tak dalej. Już też wykładowcy przymykają na to oko, można omijać niektóre zajęcia, bo po prostu wszyscy walczą o pracę, ale wszyscy po tych 20-30 rozmowach dostają umowę o pracę i zostają w Japonii. Japończycy tutaj zresztą dostają pracę, tak zwane dożywotnie umowy, które pozwalają na to, że po przepracowaniu 10, 15, 20 lat w firmie, nawet po przejściu na emeryturę, ta firma wypłaca nam pensję. To jest po prostu piękny system. Tak więc perspektywa po zakończeniu uniwersytetu, zwłaszcza elitarnego typu Waseda, Keio, Todai, Kyoto i tak dalej, są świetne. I wygląda to trochę inaczej niż w Polsce. Niemniej jednak tutaj też warto właśnie, chciałbym wrócić do tej elitarności, dlatego że jak już wiele razy wspominałem o tym, idąc na ulicy, kiedy policja mnie zatrzymuje, widzi, że jestem z Wasedy, puszcza wolno. Rozmawiając w pubie mówię, że jestem z Wasedy, wszyscy mówią, o Jezu, jaki ty jesteś mądry i tak dalej, więc w jakiś sposób
te uniwersytety mają taką elitarną legendę, która krąży wokół nich. Tutaj też warto zwrócić uwagę na to, że Waseda wcale nie jest jakoś wysoko w rankingach. Mamy te top 10. Oczywiście te zawsze najlepsze uniwersytety w kraju to są uniwersytety publiczne miast, typu właśnie Uniwersytet Warszawski, Jagielloński i tak dalej. W Japonii jest to Uniwersytet Todai, czyli Tokio, Kyoto, Osaka. Niemniej jednak ta Waseda i Keio też plasują się dość wysoko, bo są tutaj w tej pierwszej 15. I o ile mi się dobrze wydaje, to na chwilę obecną Keio jest troszkę wyżej i Keio jest chyba 11, Waseda jest chyba 13, coś takiego. I ten elitarny charakter najczęściej wydaje mi się, że wziął się z tego, kto na ten uniwersytet chodził. Jest to uniwersytet prywatny, więc trzeba mieć troszkę więcej pieniędzy niż pewnie na uniwersytecie publicznym, choć nie jestem tutaj pewien tego. I dobre rodziny, to znaczy elitarne rodziny, to był uniwersytet wojskowy, militarny, takie rodziny polityków, znanych aktorów i tak dalej, wysyłają tu swoje dzieci, bo one mają zapewnione dzięki temu przyszłość, a sam uniwersytet jedzie na tej właśnie famie, że mają tych dobrych, znanych, znamienite jednostki, które po prostu się w jakiś sposób wyróżniają. I na dniach otwartych bardzo często można zobaczyć właśnie zdjęcia tych ludzi, którzy odnieśli sukces. Jakiś właśnie, nie wiem, dyrektor generalny Mitsubishi i tak dalej, i tak dalej. Dobra, tak więc, żeby zakończyć ten odcinek, bo widzę, że już jest bardzo długi, już po prostu rozległy, już nie ogarniam, co się dzieje, bo muszę łazić, szybko zmieniać pranie i tak dalej. Wydaje mi się, że pokryłem większość tematów i aspektów, które chciałem poruszyć. Podsumowując, jeżeli miałbym polecić Uniwersytet Waseda, jeśli miałbym polecić studiowanie w Japonii, to niewątpliwie bym to zrobił. Tak więc, jeżeli macie taką możliwość, definitywnie przyjeżdżajcie do Japonii. Nie żałuję mojego wyboru, bardzo mi się podobało tutaj. Czuję, że stałem się specjalistą w dziedzinie, w której chciałem stać się specjalistą, a więc wydaje mi się, że ten główny cel i powód, dla którego człowiek chce studiować, został osiągnięty. Oczywiście, są pewne różnice, te systemy japoński i polski system edukacji się drastycznie różnią tak naprawdę. Nie ma takiego natłoku pracy, nie ma mnóstwa zajęć, ale dzięki temu zajęcia, które bierzemy, poświęcamy im po prostu o wiele więcej czasu. Przez co o wiele więcej z tego zapamiętujemy, o wiele więcej się uczymy, stajemy się lepszymi specjalistami. Niewątpliwie polecam uniwersytet, jeżeli chcielibyście studiować jakikolwiek kierunek w Japonii, to warto spróbować, warto złożyć podania o stypendia, a nuż się uda. Jeżeli wam się nie spodoba, zawsze można wrócić, zawsze można zmienić zdanie. Dobra, moi drodzy, tak więc to by było tyle na dziś. Dziękuję wam wszystkim bardzo serdecznie za wytrzymałość i wytrwałość. Odpowiedź na więcej pytań, to znaczy na te pytania, które znalazły się na kanale, postaram się zamieścić już jakoś w najbliższym czasie. Najprawdopodobniej będzie to odcinek, który będzie podobny do tego, ponieważ nie chcę znowu robić live'a i dostawać od was pytań i rozkojarzać się kompletnie. Niemniej jednak, jeżeli mielibyście jakiekolwiek dodatkowe pytania a propos studiów, to zostawiajcie je w komentarzach poniżej. Jeżeli nie będą one duplikatami, to po prostu dodam je do tej listy i postaram się je zamieścić. Tak więc duchy. Tak więc, jeżeli zdążycie, jeżeli będziecie mieli dobry refleks, ja ten odcinek najprawdopodobniej będę nagrywać jutro dopiero, ponieważ jutro mamy dzień wolny od pracy, jeszcze dodatkowo, nie wiadomo dlaczego, ale wie pani, lubią dawać różne dni wolne od pracy. Jeżeli zdążycie do jutra, to bardzo możliwe, że na to pytanie, które żeście zadali, usłyszycie odpowiedź już w najbliższym czasie. Trzymajcie się, miłego weekendu i do zobaczenia.